Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dor152 i moi drodzy, witam was w 17 odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj mieliśmy prawdopodobnie zacząć od rozmowy z Dixonem, tak myślę. Tutaj ostatnio Zauza zaciukała kogoś. Przed nami też jest jakieś pomieszczenie z tronem. To jakaś chyba świątynia. Wolni od fałszywego porządku. Wolni od bólu w świecie opartym na równości, rządzonym przez mrok i otchłań. Ku chwale Ravaka. Mamy Zarinę. Obyś nie przerywał mi modlitwy bez powodu. Kim jesteś? Tylko po to mi przerywasz? Żądam szacunku od każdego, bez wyjątku. Zapamiętaj sobie jedno. Rozmawiasz z mistrzynią Sanktuarium Krwi, świadkiem łaski Ravaka. Decyduję o życiu i śmierci. To przede mną cię osądzą. Nie zapominaj o tym. Ale skoro już mi przeszkodziłeś, powtórz, co cię tu sprowadza. Opowiedz mi więcej o Sanktuarium Krwi. W tym miejscu odbywamy pokuty za nasze występki. Jeśli popełnisz przestępstwo, najpierw poniesiesz karę w świecie doczesnym, a później zmyjesz tu z siebie grzech, składając swoją krew w ofierze Ravakowi. Tylko wtedy otrzymasz rozgrzeszenie. Dość tych pytań. Modlitwa czeka. No dobra, nie będziemy w takim razie Zarinie przeszkadzać. Natomiast porozmawiamy sobie z Dixonem i myślę, że udamy się dalej. Trochę nam tutaj schodzi w tej grocie. Idę zajarać. Nie będę ci zawracał głowy. Słusznie. Czekaj. Gdzieś cię już widziałem. Ta kamienna twarz. Ty jesteś Jack. Znamy się? Nie sądzę. To skąd mnie kojarzysz? Po prostu dużo o tobie słyszałem. Byłeś szychą u Albów, zgadza się? A potem gdzieś przepadłeś. Ciekawe podsumowanie, ale tak, mniej więcej. Każdy się z czymś boryka. W tym się wiele nie różnimy. Nie spodziewałem się, że spotkam cię w tej dziurze. Chcesz czegoś ode mnie? Jak nie, to sobie zajaram. Chyba stąd nie pochodzisz, co? Nie. Długo mieszkałem w kraterze. Pracowałem tam dla jednego z przydupasów Baxtera. Działałem jako łowca nagród, ściślej rzecz biorąc. Przypominałem kundla na smyczy. Łapałem się każdej możliwej fuchy. No... To były inne czasy. Teraz się tego wstydzę. Jak trafiłeś do Morkonów? Chyba uśmiechnął się do mnie los. Akurat kończyłem kontrakt. Miałem władować kulkę w łeb jakiemuś biedakowi. Wystarczyło pociągnąć za spust i fajrat. Nie podejrzewałem, że kłusownicy również polują. Za bardzo skupiłem się na skurczybyku i nie zauważyłem, jak idą. Rzecz jasna, chcieli wybadać, kto dopadł ich ofiarę przed nimi. Byłem w dupie. Ja sam na nich wszystkich. Pozostało mi albo wykopać sobie grób, albo dać się tu przyprowadzić. Nie wyglądasz jednak na zbyt szczęśliwego. A czy w ogóle istnieją szczęśliwi ludzie? Mimo to, szczerze mówiąc, to mój dom. Nigdzie nie czułbym się lepiej. Berserkowie gardzą każdym, kto jadł Baxterowi z ręki. Klerycy to nawet nie jestem pewien, czy jeszcze żyją. Albowie za cholerę nie wchodzą w rachubę. Tutaj przynajmniej zasady są jasne i wszystko wiadomo. Nigdy nie chciałeś wrócić?
choćby zahaczył o krater, to już bym nie żył. Ale jeśli się tam wybierasz, to możesz coś dla mnie podrzucić. Spokojnie, chodzi o coś lekkiego. A poza tym ci zapłacę. Wyruszam niedługo do krateru. Zabiorę twoją przesyłkę. Bardzo się cieszę. Ogarnę ją do jutra. W razie, gdybyś się rozmyślił. Co do tej twojej przesyłki? Jeszcze nie wszystko gotowe. Przyjdź później. No dobrze, czyli mamy kolejne zadanie. Jakiś więzień, który tutaj padł trupem. Tutaj mieliśmy tą salę, ale taką treningową chyba, może tak to można nazwać. Tutaj jest torba eleksitu bardzo duża. I księżycowe ziele, może się nam to przydać. Oczywiście ja kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem, także nie przejmujcie się, jeżeli błądzę i łażę po jakichś dziwnych miejscach. Tu jest Wiktor, też się chyba nie znamy jeszcze. Strażnik i paliwo. Tak się bardzo ci to potrzebne? Tak, gościu, bardzo. Wiktor. Ach, wiem, kim ty jesteś. Zaczęliśmy rozmawiać, jak prowadził mnie tutaj Dimitr w stronę Kana. Morchoni zamordowali berserków we Wszechsercu na zachodzie. Wiedziałeś o tym? Doprawdy. Pewnie to Dragan i jego banda niewiernych. Zapomnij o nim. Ten typ przekłada dobra materialne ponad wszystko inne. Bezwartościowe ścierwa trzymają się z nim, dopóki gwarantuje im zapłatę. Kiedyś obudzi się z kosą pod żebrem. Nikt się tym nie zdziwi ani nie przejmie. Radzę ci traktować go podobnie. Wiem, o kim mówisz. Nie będzie już sprawiał problemów. Powstaliśmy z niczego. I taki sam czeka nas koniec. Jesteś patriarchą Morkonów? Wszyscy mówią mi Wiktor. Buńczuczne tytuły są jak parchate dziwki. Wykorzystasz je raz, a później całe życie ciągnie cię za tobą jakieś cholerstwo. Ten świat to ropiejące szambo. Nie zjawiliśmy się tu po to, by odcisnąć w brudzie jakiś ślad. Mamy zadanie zadbać, by powróciła wieczna cisza. Pamiętaj o tym. Szykujesz się do konfliktu na większą skalę, prawda? Powierzono nam świętą misję. Musimy skupić wysiłki, by zwiększyć nasze możliwości bojowe. Szkoda tu miejsca na niezdecydowanych słabeuszy, ślepych na naszą wizję. Zajmą się nimi dręczyciele. Co to za święta misja? Albowie i przeklęci banici na północy, berserkowie i klerycy na zachodzie. Są niczym wrzody na zdrowej tkance tego świata. Jak narośl, która nie daje nam spokoju. Takie plugastwa należy wykorzenić. Nie wolno im pozwolić się rozprzestrzeniać. Tego życzy sobie Rawak, a naszym obowiązkiem jest spełniać jego wolę. Mówisz o otwartym konflikcie. Oczywiście. Trzeba nam jedynie zwiększyć naszą siłę militarną. Osiągniemy swój cel. Nie zawiedziemy Rawaka. Obecnie ofensywa na dużą skalę stanowiłaby błąd. Zaczekamy, aż przybysze spełnią swoją rolę w bitwie o Magalana. Niech intruzi póki co jątrzą. Z niedobitkami rozprawimy się sami. Jak zamierzacie pokonać obcych? Mroczne wieże górujące nad Karakis to znak. Zbliża się czas wybawienia. Rawak nas poprowadzi. Cierpliwość to nasza najpotężniejsza broń. Wkrótce wszyscy heretycy odpowiedzą za swoje grzechy. I pamiętaj, na początku była ciemność, otchłań, równowaga. Powstaliśmy z niczego
I taki sam czeka nas koniec. Czynimy to ku chwale Rawaga. A teraz odejdź. Wzywają mnie ważne sprawy. No dobrze, mamy też z głowy również pogadankę z Wiktorem. I możemy się, myślę, przejść też tędy. Nie przypominam sobie, żebym tutaj chodziła. Ach, tutaj jest Dymitr, dobra. Czyli na wprost, jakbyśmy sobie poszli, to też gdzieś zejdziemy. W porządku. Ja potrzebuję się teraz udać do Kana, więc obejdziemy sobie tutaj jakoś tak bokiem. Chyba coś w tę stronę. Ach, tu jest Dixon, czyli nie w tę stronę. Okej. Okay. Bo oczywiście się znowu gubię, ale tak, powinniśmy powiedzieć sobie na pewno tędy. Już pewnie za niedługo uda mi się skojarzyć mniej więcej kto gdzie jest. Tutaj jest oczywiście Attila, także fajnie. I tutaj jest arena. Ich cywilizacja musiała być bardzo rozwinięta. Dobra, czyli w sumie powinniśmy odbić w stronę Wiktora, mimo wszystko. I tam coś posprawdzać. Spróbować się gdzieś dalej dostać. Tutaj było coś, ta świątynia tutaj była. Więc tak, my byśmy mogli się w sumie cofnąć. Dokładnie tutaj. Mało mamy już wytrzymałości, także za daleko nie pobiegniemy. Musimy chwilę poczekać. Okej, i tutaj był Wiktor. My możemy chyba za Wiktora pobiec. Ewentualnie na dół zbiec. Chyba nawet będziemy musieli na dół. Ewentualnie kręcę się w kółko. Także spróbujmy na dół zejść. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Tutaj są zwykli jacyś ludzie, tacy podstawowi. I tutaj mamy też jeszcze na pewno kogoś. Pięknie, jesteśmy obok Kana, więc możemy z nim porozmawiać. Nie teraz. Podobno chcesz z nami zostać. Chcę się do was przyłączyć. Musisz się wykazać. Każdy tutaj dba o równowagę na swój sposób. Powinieneś pracować tak jak wszyscy. Pasożytów nie tolerujemy. Dowiedz, że zamierzasz działać w naszym interesie. Daj coś od siebie. Co mam zrobić? Powiedzą ci to moi przełożeni. Dość gadania. Obowiązki wzywają. Niech Rawak cię strzeże. Słyszałeś, wielkiego Kana. Zgłoś się do Tengisa i Zariny. Przydzielą ci zadania. Chcę pomówić z Kanem. Doprawdy? No, zobaczmy. Od pewnego czasu Tengis o niczym mnie nie informował. Wielki Kan. Okej, dobra. To było, cóż, kiepskie. Kaja, weź się ogarnij. Nie będę z tobą, ani w ogóle mam w dupie to, co gadasz. Dobra, tutaj nie wejdę, bo mnie będą lali. Już się nauczyłam któregoś razu. Tam można po schódkach wejść. Tutaj. Tutaj mamy jednego gościa, z którym mogę teraz chyba porozmawiać. A nie, to jest dostawca. Ale tutaj był taki jeden typek. Jest też Jagun. Mogę zająć ci chwilę? Heretycy. Z wami zawsze to samo. Trzymacie się nas jak gówno butów. Potrzeba sporo wysiłku, by się was pozbyć. To twoja odpowiedź? Jeszcze sobie nie poszedłeś? Dobra, mów, co tam masz do powiedzenia. Potem i tak każę ci stąd znikać. Dyplomata z ciebie. A z ciebie cwaniak, któremu chętnie pomogę zamknąć gębę. Ostrzegam cię. Pilnuję, aby wszystko działało tu jak należy. Nie podoba ci się? To lepiej nie wchodź mi w drogę. Dobra, to z Jagunem nie będziemy rozmawiać. Trzymaj łapy przy sobie, jasne? Gościu, spokojnie. To był dostawca oczywiście, tam wcześniej. Tu jest zwykły Morkon. No, będzie troszeczkę problem się połapać.
Tam nawet nie wejdę. A tutaj co jest? Coś mi pokazuje, ale ja nawet nie wiem, jakie mamy zadania załączone, także może byśmy się przyjrzeli panu dziennikowi. Właśnie, czy ja teraz nie powinnam móc założyć nowej broni przypadkiem? Czy mi się tylko coś śniło? Tarcza, topór, prosty brzeszczot, to ja mam to teraz. No to chciałam założyć, tylko nie mam siły. Dobra, to będziemy musieli nad tym popracować. W sumie za niedługo nowy poziom, więc powinno się coś tam nam udać zrobić. Ale tak, miałam sprawdzić ten dziennik. Wartości Morkonów. Tengis i Zarina. Zawody Gosty. Dobra. Gafa dyplomatyczna, zabezpieczenie terenu. To kiedy indziej. Kurier Dixona, łupy kłusownika. Okej, to tutaj mamy coś. Attila na tropie świata zewnętrznego. Łowcy bestii Veni. Okej, oni są tutaj. Czyli musimy się w sumie wybrać poza obóz. Ewentualnie zająć tutaj jeszcze rozmową z innymi ludźmi. Czyli te wartości Morkonów. Zarinę mijaliśmy, więc wiem, gdzie ona jest. Jeżeli chodzi o Tengisa, to on też gdzieś tutaj jest, tylko ja oczywiście nie mogę go namierzyć. W sumie Tengis będzie tutaj, z tego co pamiętam. Tu jest zwykły Morkon, strażnik, handlarz z łomem. No ja chcę z Tengisem porozmawiać. Jak widzę, pozwolono ci tu przebywać. Skąd wiesz? Bo wciąż żyjesz. Coś ci powiem. Niewykluczone, że zjawiłeś się tu nie bez przyczyny. Może pragnąłeś nadać życiu sens, znaleźć dom. Niemniej jednak nie wolno ci pozostawać w grocie, jeśli nie zaoferujesz czegoś w zamian. Dlatego będziesz robił to, co ci każemy. To znaczy? Wykonywał dla mnie zadania. Dobrze, umowa stoi. Ewidentnie nie brak ci determinacji. Mimo to pamiętaj, każda klamka zapada tu raz na zawsze. Takie są nasze zasady. Co mam zrobić? Wykonać zlecenie, którego nie mogę powierzyć Morkonom. Dlaczego? Bo inaczej już dawno bym to uczynił. Odnajdziesz Iwana, jednego z naszych wojowników. Powinien wrócić tu jak najszybciej. Odwiedź naszych handlarzy, by zdobyć to, co przyda się podczas wyprawy. Odwołaj poszukiwania. Co? Dlaczego? To proste. Iwan... Wszlak. Pomówimy o tym później. Muszę wpierw zająć się czymś innym. Chodź ze mną. No dobrze, my już oczywiście Iwana przeprowadziliśmy na swoje miejsce. Więc... Jest chyba okej. Znowu ty? Mistrzu Tengisie. I ja. Chcesz skończyć w cysternie krwi? Proszę zrozumieć. Potrzebne nam lepsze zbroje. W tunelach. Jeśli wolą Rawaka będzie pogrzebać was żywcem, to nie mnie to zmieniać. A teraz wynocha. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Wciąż czekam na odpowiedź. Co zamierzałeś mi przekazać? Wiązało się to z twoim zadaniem. Chodzi o Iwana. Słucham. Moment. Ale nie, Iwan jest na swoim miejscu. Nie ma się o co raczej martwić. Wrócił. Jak to możliwe? Dopiero co zleciłem ci to zadanie. Skąd ta pewność? Przyszliśmy tu razem. Nie podoba mi się to. W czym rzecz? Kłusownicy mieli dać mi znać, gdyby się pojawił. Następnym razem podkreślę, o co mi chodzi. A Iwanowi nie odpuszczę tak łatwo. Dlaczego?
Podejrzewam, że brata się z wrogiem. Zamiast okradać zwłoki, handluje z nieprzyjacielem. Czy to zbrodnia? Tak. A ja dowiodę jego zdrady. Na zapasach, które ostatnio załatwił, brak śladów jakiejkolwiek walki. Ani kropli krwi. Nic. Co wielce prawdopodobne, nie odebrał ich siłą. To wszystko? Sam powinieneś wiedzieć. Spędziłeś z nim dostatecznie dużo czasu. Powiedz zatem, czy dobijał targów z wrogiem? Nie. Wypełniał wyłącznie twoje rozkazy. Jeśli to prawda, nic mu nie grozi. Mimo to nie urodziłem się wczoraj. Potrzeba mi czegoś więcej niż słowo byle przybysza. Przekonamy się o jego niewinności w cysternie krwi. Oto kryształki za wykonanie zadania. A to za odpowiedź na moje pytania. Tymczasem nie mam dla ciebie innych zleceń. Weź również to odzienie. Sprawdzi się lepiej niż te twoje szmaty. Jeśli Iwan jest ci coś winien, spotkaj się z nim. Chociaż po otrzymanej kuracji pewnie nie zdoła spłacić swych długów. Radzę ci się nie ociągać. Świetnie! Kaja, no ja nie wiem, czy jest tak świetnie. Trochę nie ogarnęłam chyba, co zrobiłam i co się stało. Mamy natomiast nowy pancerz i jest szansa, że będzie on lepszy. Albo i nie? O, jednak tak. Także zakładamy. Kaja pewnie zaraz będzie miała foszka bamboszka, ale co mnie to? Dziennik. Wyrok śmierci na Iwana. Chodźmy w takim razie od razu do niego. On nie będzie na dole, tylko tutaj, jak pójdziemy sobie w tę stronę. O, niedobrze. Tengis zamierza cię wsadzić do cysterny krwi. Nie mówisz poważnie. Kurwa, jasne, zniknąłem na trochę za długo i brałem pod uwagę ewentualną karę. Wie, że handlowałeś z obcymi. O kurwa. Co też mnie odbiło, radykałów nie da się przecież wykiwać. Co planujesz? Zgarnij moją rodzinę i wynoście się stąd. Na razie strażnicy raczej was nie zatrzymają. Wieści o mojej karze jeszcze się nie rozeszły. Na twoim miejscu już bym się zastanawiał, jak zatroszczyć się o siebie. Jeśli ktokolwiek odkryje, że doniosłeś mi o decyzji Tengisa, trafisz na męki jako następny. Co zatem proponujesz? Powiedz mu, że uciekłem. Jak go znam, oskarżę o wszystko kłusowników. Upieczę ci się. A teraz już idź! Nie trać ani chwili! Powiedz Tengisowi o ucieczce Iwana. No ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale w sumie okej. Okay. Moment, bo ja się znowu gubię. Tengis jest oczywiście tutaj. Ja Iwana nie mam zamiaru raczej wydawać. Iwana nie ma. Musiał uciec. Nikomu nie wolno opuszczać groty do odwołania. Jak widać, jego wola okazała się silniejsza. Oszczędź mi tych bredni. Zaraz to załatwię. Poczekaj tu. Teraz mi wierzysz? Nie ma wątpliwości. Kłuszownicy pozwolili mu uciec. Odkąd powierzyliśmy im zadanie utrzymywania równowagi, wykazują się nie lada niedbalstwem. Co teraz zrobisz? Nic. Nie rozumiem. Niech Iwan cieszy się swoim drobnym zwycięstwem. Niech poczuje się bezpieczny. Jego czas w końcu nadejdzie. Bądź tego pewien. Ty z kolei udowodniłeś swoją przydatność. Doceniam też twoją szczerość. Tylko to się teraz liczy. Reszta to nie twoje zmartwienie. Moja w tym głowa, by przypilnować kłusowników. No dobra. Obyś odnalazł otchłań. Czyli tutaj mamy chwilowo sprawę również rozwiązaną. Atrybuty byśmy sobie dali w siłę, jeżeli ja chcę faktycznie założyć sobie tę broń. A chciałabym.
ponieważ ona mnie teraz najbardziej interesuje. Ma też gniazda i obrażenia od trucizny. 3 do siły potrzebujemy. Zastosuj. I załóżmy sobie ją pod jedyneczkę. Super. Ona ma też oczywiście gniazda, także jest całkiem fajnie. Moglibyśmy też nosić w sumie tarczę. Myślę, że nie byłoby to wcale aż tak głupie. W sumie to weźmy sobie może tarczę pod czwórkę może. Dobra. Myślę, że możemy spróbować w ten na przykład sposób. Szczególnie, że aktualnie żadnej dwuręcznej broni nie noszę. Dobra, tutaj amunicja, nic ciekawego. Z umiejętności możemy sobie jeszcze dać w siłę. Dzięki czemu później będę mogła sobie dać więcej tutaj. Cios w plecy. To mogłoby być w sumie całkiem fajne. Ale bo ja wiem, czy to wyjdzie. Pancerz. Potrzebujemy budowy więcej. Dodatkowe punkty wytrzymałości, zdrowia. No, trzeba będzie iść w budowę. Pełna ochrona. Zapewnić naturalną ochronę. No, mamy tylko poziom 1. Jeżeli chodzi o rzemiosło, to musimy się nauczyć otwierać zamki. Jakbym wiedziała, to bym dała w zręczność jeszcze jeden punkcik. Teraz musimy czekać do kolejnego poziomu. Dobra, trudno. Mamy zapis zrobiony. To może byśmy się teraz jeszcze udali do Zariny. Bo w sumie tutaj z tym gościem nam się udało. Tylko teraz tak, żebym ja trafiła tam, gdzie chcę trafić. Tutaj jest co? W tym miejscu. Tutaj jest Kan. A my do Zariny musimy udać się z powrotem na górę. I powinniśmy tutaj sobie odbić w którąś ze stron. Tutaj pójdziemy do Wiktora. To może niekoniecznie, ale tutaj powinna być Zarina na samym końcu. No, jak widać, już mi idzie coraz lepiej to, żeby się połapać. Tutaj jest Dixon. Ciekawe, czy już przygotował dla nas paczkę. Co? Dobra, jeszcze nie. Także podejrzewam, że będziemy musieli się przespać do następnego dnia. Ale zobaczymy, co wymyśli dla nas Zarina. Prawdziwa siła bierze się z odporności i wytrzymałości na ból. Niech Rawak zlituje się nad mą duszą. Wysłał mnie tu Han. Czego ten niemowa ode mnie chce? Zgodnie z tym, co mówił, przydzielisz mi zadanie. Najwyraźniej coś w tobie dostrzegł. Bardzo rzadko osobiście zwraca uwagę na przybyszy. Mógłbyś posprzątać sanktuarium, albo... Zrobię to, co uznasz za słuszne. Dobra odpowiedź. Mimo to sprzątacz mi niepotrzebny. Myślę o czymś dużo ważniejszym. Przyda mi się ktoś neutralny. Ktoś, kto nie wierzy w Rawaka. Kto przyjrzy się sprawie z innej perspektywy. W czym rzecz? Pewne elementy wywrotowe w grocie próbują zakłócić równowagę. Te jednostki są wyjątkowo ostrożne. Nigdy nie zdradziłyby się przy Morkonie. Dlaczego uważasz, że mi zaufają? Weź ten amulet. Wywabi ich. Afiszuj się z nim, ale z umiarem. Prawdopodobnie wzbudzisz ich zainteresowanie. Osąd Zariny. Co do amuletu... Skąd wziąłeś ten amulet? Jeden ze strażników, Marat, znalazł go pod stołem w piwnicy. Jeśli chcesz, sam go o to zapytaj. Komu mam go pokazać? Gdybym to wiedziała, nie byłbyś mi potrzebny. Przy bramie spotkasz Dymitra i Marata. Uderz do nich. Oni sporo widzą na co dzień. Gosta i jego ochroniarz też są dobrze poinformowani. Możesz też popytać w piwnicy. Kogo dokładnie powinienem szukać? Wystarczy ci tyle, że stanowią oni zagrożenie dla równowagi i naszego stylu życia. Szczerze? Co to miało być?
Kaja, zaczynasz mnie doprowadzać do nerwów. Wiecie co? Zróbmy po pierwsze taką rzecz. O, proszę bardzo, zmienia nam się nasza oziębłość. Dobra, bo ja chciałam wziąć sobie mapę. Chciałam oddalić. Przenieśmy się do bastionu, ponieważ tam już powinna dotrzeć Zouza. Więc to po pierwsze. A po drugie, Kaja. Nie potrzebujecie już. Nie potrzebuję. Dobra, spróbujemy znaleźć Zouzę, ale zanim to zrobimy, to jeszcze byśmy się może przeszli do naszego nauczyciela, który chyba jest wyżej, a ja właśnie niepotrzebnie zlazłam na dół. Chyba tak. Chciałabym się przejść do naszego nauczyciela, ponieważ chyba będziemy w stanie dać sobie w poziom walki o jeden punkt wyżej. Tutaj jest Kroni U4 i tutaj zapewne gdzieś się kręci Zouza. Tu jest Kaja. To za moment. Cześć, Jalk. Naucz mnie czegoś. Dobra, możemy sobie dać w walkę. Możemy, tylko że nie mam kryształków, ale raczej nie ma czym się przejmować, ponieważ mam jeszcze jakieś resztki kryształków, które możemy sobie otworzyć. Mamy też paliwo do naszego... Nie, to się przyda. W ogóle mam sporo syfu, które mogłabym sprzedać. Ile mamy teraz kasy? Kurde, tak mało? Kto tutaj handluje? Ktoś tu handlował. Nie Drabak? Powinniśmy. Nie Drabak. Sirik. Czym się zajmujesz? Służę Kaji jako ochroniarz. Fajna robota. Kiepska płaca. Rozumiem. Dobre podsumowanie. Okej, chyba trafiłam na coś, na co nie chciałam trafić. Mamy tutaj paru handlarzy, ale z tego co widzę na dole. No i chyba tutaj gdzieś jest Zouza. Jak najbardziej, także zabieramy ją ze sobą. Wtajemniczysz mnie w swoje plany dyplomatyczne? Przede wszystkim muszę ostro potrenować. Podczas rozmowy z ludźmi lubię być gotowa do walki. Potem zabierzesz mnie do liderów frakcji. Wszystkich? Nie, idioto. Po jednym naraz. Zacznijmy od Baxtera. Wiem już, co chcę powiedzieć temu dupkowi. A co do walki z Bastion czy czego tam, jebać, wchodzę w to. Bez wątpienia kiedyś tego pożałuję, ale cóż. Dobra, na razie nie poruszamy tego, ale zabieramy ją. Chodź ze mną. Jasne. Zouza do nas oczywiście dołączyła. Tutaj mamy sprzedawcę, także skorzystamy z jego usług. A co potrafisz? Przekierowuję moją przestrzeń. No nie do końca. Ale tutaj możemy mu co nieco sprzedać. Coś, czego na pewno już nie będę raczej nosić, bo będzie gorsze. Mamy teraz 65 obrażenia. Także... wszystko, co gorsze, sprzedajemy. Tą tarczę teraz noszę, także to możemy sprzedać. Może nawet byśmy, wiecie co, zaczęli od dołu, bo tutaj mam więcej jakiegoś takiego syfu. Inne, dokładnie. I zacznijmy sobie od dołu. Te raporty zostawimy. Mała kasetka, mikroskop, nóż rytualny, pieniądze, termos, tytanowy kubek. Dobra, może być. Symbol Kana, zegarek, holoprojektor, kasetka. Dużo tych kasetek w sumie. Filiżanka. Już mamy w sumie wystarczającą jakby wartość. Ale myślę, że warto to sprzedać, szczególnie, że nie będę tego w ogóle używać. Dobra, może tak tutaj. Gruczoł kwasowy, szpony. Tu mam jeszcze eliksir. No właśnie, pociąg zabawka, szmaciana zabawka, papier. Stara lampa, doniczka i takie wszystkie różne bzdury. Papieroski. Te puchary. Tutaj te trofea może bym jednak zostawiła sobie. Zaakceptuj wymianę. Dobra, ruszamy w takim razie do naszego nauczyciela. Co do diaska?
nie wiem, Jax, ale uczymy się. Nauczy mnie czegoś. I nauczymy się walki na kolejny poziom. Pięknie, mamy trzeci. Jeszcze chciałabym zobaczyć, bo nie pamiętam, kto nas uczył otwierania zamków. Czy ten gościu na dole przypadkiem mnie tego nie uczył? Jeżeli nie on, to nie mam pojęcia kto, bo dosłownie nie pamiętam. Będę musiała sobie sprawdzić w internecie później. Moment, to jest skrzynia? O, mogę ją otworzyć sobie. Dobra, nic nie widzę. Dobra, może spróbujemy coś w ten sposób. Dobra, siadło. Łatwizna. O, Jezusie, taka broń tutaj? Nakrycie Morkonów. Modyfikator złodzieja plus 5 do zręczności i krew życia dopalacz. Okej, była przed chwilą muzyczka, jakby ktoś chciał mi urżnąć głowę. Mamy też przepis na średni napój eleksowy. Nie wiem skąd ja to kompletnie wzięłam. Dobra, jeszcze otwórzmy sobie ten eleksik tutaj. Dobra, Jax jest oczywiście zadowolony, że mamy więcej wszystkiego. Maska przeciwgazowa, mamy proste nakrycie głowy Morkonów. I myślę, że możemy tak zostać. Dobra, Zauza, możesz się przesunąć, dziękuję. I tutaj powinien być gdzieś mój nauczyciel. Ty uczysz rzemiosła. Jeden zręczności mi brakuje, poważnie. Ja nie mam jak sobie dać w zręczność, nie? Nie. Musimy niestety poczekać, ale dobra. Jak my w ogóle stoimy z czasem, bo to też jest istotne. O, zostały nam dosłownie jakieś tam dwie minutki. Także wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze jedną kwestię zakończyć dzisiaj. A konkretniej udalibyśmy się do fortu, a konkretniej do szczura. Fort, tutaj nam potrzebna kryjówka księcia. No bo w sumie to wykonaliśmy chyba zadanie dla... ani jednego kamienia. My kiedyś sklecaliśmy chaty ze złomu. Przynajmniej nie brakowało im charakteru. Wolę porządny dach nad głową niż charakter. Przestałeś się miękki jak gówno. Znalazłem Einara. Co mu zrobiłeś? Cierpiał? Nie przysporzy ci więcej kłopotów. Z pewnością, ale nie o to pytałem. Co z nim zrobiłeś? Opowiadaj. Zabiłem go. A, mój prywatny kat. W końcu spokojnie zasnę. To bardzo przyjemne wieści. Dam ci znać, jeśli znów będę czegoś potrzebował. I tyle? A czego się spodziewałeś? Myślałem, że się rozumiemy. Ty wykonujesz zadanie, a ja płacę. I finito. Obiecałeś mi więcej kasy, jeśli osiągnę dobre wyniki. Doprawdy? To na pewno byłem ja? Dobra, czemu nie? To wszystko? Już ci zapłaciłem. Zgodnie z umową dostałeś fundusz zalążkowy. Ciesz się z obecnego obrotu spraw. Niezły z nas zespół. To było wyjątkowo chujowe. Dobra, Zouza, nie pluj się. Pragnę się do was przyłączyć. Oczywiście nie będziemy tego robić. Bo już byśmy prawdopodobnie mogli, z tego co mi się wydaje, ale nie chcemy zostać berserkiem, tylko Morkonem. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Ja już na dzisiaj kończę. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Trzymajcie się, słyszymy się w kolejnym materiale już w niedzielę. Cześć!